Italy, 1943. Behind enemy lines. Timing is everything. There's a time to be stealthy. And a time to be lethal. A time to go low. And a time to go high. A time to strike. And a time to move. Timing is everything. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku ze Sniper Elite 4. Kontynuujemy kampanię, naszą tutaj kampanię. Klasztor, tu będzie odpowiedni ten zapis. Klasztor Abruzza. Dobra. Mamy właśnie tutaj, będziemy wchodzić do kosztu klasztoru zaraz. O, do poszukania mam posłowki, co z czego to zostało. Nie było ich do szukania. Ale tak to nic nie ma w tych słupach. Dobra. Co, idziemy dalej, nie ma co. Możemy iść dołem i możemy iść górą. Chyba lepiej iść dołem. Dobra. Idziemy sobie tutaj dołem. Z góry chyba nikogo nie załatwimy. Idziemy dołem tutaj. Właściwie to nie wiem, gdzie to się teraz szło. Gdzie to się szło? Tutaj chyba się szło. Się schodziło na dół. Tutaj. Aha, muszę wejść tutaj do góry jednak trochę. Muszę przeskoczyć. Muszę wejść tutaj. A, muszę przeskoczyć, cyk. Znowu przeskoczyć, tu wychodzimy do góry. Tu też wchodzimy do góry. Coś jest ciekawego? To, to wygląda jakby jakiś grobowiec był, czy coś takiego. Coś usłyszeli? Nie, zobaczyli chyba zwłoki, co tam leżą. O, wątpię, żeby coś usłyszeli. Zaraz mogą coś usłyszeć. Coś jest ciekawego, to jest jakieś wyjście. Jak ktoś może zobaczyć? Ja tu jestem w ogóle. To do jakiejś dupy strony tutaj wchodzę. W sumie może nawet lepiej, że idę od środka ich tak załatwić. Właściwie co my tu szukamy? Sprawdź opata, znajdź dokumenty i tu zabij kapo. No i tutaj te zniszczy działa i później pójdziemy tam zniszczyć działa i zabić ich żołnierzy. Dobra. Wszystko wiemy. Zapiszemy sobie w tym miejscu gdzieś. Tutaj sobie zapiszemy. Idziemy dalej po furtku. Cichutku. Dziwnie, że nikogo tu nie widać. Łebą chcę strzelić. Tu też stoi? Tu też stoi jakiś typo. Tu ich trochę dużo jest. Też dostaniesz w łeb, tylko się tak nie ruszaj tą łeb. O, dostał.
Ten co się tak dziwi? Tego to ciężko tutaj go trafić. Tak niby chcę, ale tak do końca nie chcę. Wiecie co, ja zapiszę, bo znając mnie to... To wiecie, sorry, że tak zapisuję co chwilę, co 5 minut, ale znając mnie to spierdolę jakoś. Dobra, widzę go, zabiję. Szybka akcja. Mam nadzieję, że już nikt teraz nie przyjdzie tutaj. Jakieś listy pożegnalne. Dobra. Na razie idzie dobrze w miarę. Tak bym powiedział. Na razie idzie w miarę dobrze. Nie wiem gdzie jest to praktycznie mówiąc. Tu sobie chodzę po jakichś miejscach. Nie wiem gdzie w ogóle. Może być w ogóle, szczerze. Coś pokazuje, znajdź dokumenty i tu cel jakiś. Dostał w czapę. Tu jest ten koleś. Medyczny przywódca czarnej brygady. Fajnie by się udało, jakby udało się obydwóch. Przez chwilę jeden stał za drugim, to by się udało obydwóch trafić. Teraz to trochę lipa. Dobra, to szybko akcję taką. Taka akcja. Teraz znowu stoimy za drugim. Tylko czy mi się tak uda trafić jeden tak. Oni tak stoją, tak jeden nie do końca. Jeden za drugim. Musiał pod innym kątem ich trafić. Time to meet your maker. I believe you have something for your good friend Senior Denali. Dobra, lepiej wczytam sobie po prostu i będzie lepiej. Tak naprawdę jak wczytam będzie lepiej niż jak tak miał robić, kombinować tu. Time to meet your maker. I believe you have something for your good friend Senior Denali. Dobra. Rosary. Jakieś dokumenty? Rumory. Dużo się tu interesują wszyscy tym, co tu się odpierdala. So, the abbot was helping people escape. Brave man. Dobra. I tu kolejny typ.
Co ty odpierdalasz? Kurwa, co za debil. No teraz to już jest pizda. Ja pierdolę, nie wierzę po prostu w to. Zamiast klikałem E, zamiast go zabić, to podniósł ciało. No po prostu... Nie wiem, czy to wczytywać, czy nie. Chyba lepiej wczytam po prostu. Jakby denerwuje to. Muszę drugi raz podejść do tej misji. Time to meet your maker. I believe you have something for your good friend, Senor Denali. Napoję teraz, zabiję dwóch. The rosary. Proof enough. To jest jakiś oficer. No ma kod do tego dziadostwa. Dobra. A już podniosłem, to już się drugi raz nie pokaże. Chyba nie. A ten oficer ma kod znowu, kurde. Musimy to załatwić. Dobra, tu się podstawi tylko tą minę taką jedną. Kurwa, jak zwykle. Jak zwykle musi mi się wszystko udać. Czy kurwa gwizdki mają? Co piszecie tymi kurwa gwizdkami? Pojebało was? Idę otworzyć ten safe. Dobra. Drugi raz te dokumenty podnoszę. Ciekawe, czy to za pierwszy raz mi się zapisało te podnoszenie tych dokumentów, ale chyba tak. Nie wiem, czy tu jeszcze się ustawiać minę z pułapką, coś takiego. Ja potem podstawię minę, a mogę tymi drzwiami jeszcze wyjść, tak naprawdę. To jakiś typ w ogóle jest? Czy on jest na dole? Chyba on jest niżej tam. Dobra, wyjdziemy tutaj. Rozpierdalaj tego systemu tutaj. Zapiszemy sobie. A ja zapisywałem przed chwilą. Dobra, za długo już tu się męczę z tymi dziadami tu. Rozumiecie to? Cały magazynek prawie na niego wjebałem.
Ciągle tu przyjdzie jeszcze więcej. Skąd tu przychodzą? Stąd? Snajper widzi, ale nawet nie wiem, gdzie w tym miejscu. Kolejne jakieś listy. Już 15 minut się tu męczę. Ciekawego jeszcze będzie. Czy stąd będzie dobry widok nawet do ostrzału nawet może być. Na razie widzę, że oni się tu chyba gdzieś zbierają. By mi tutaj nie przełazili. Kurde, to są dwa wejścia, ja jedno zaminowałem. Też by się przydało. Dobbiamo trovarlo. Che cos'era? Boh, hai le visioni. Gdzie oni tu kurde są? Dobra. Mi servono degli occhiali. Dobra, może tego chociaż się uda trafić. Dobra, nie będę ryzykował. Tu zaraz przyjdą wszyscy. Ten snajper też mnie tam mówi, że on tam cały czas jest. Ale dostał. Kurwa, wykryto mnie, ale chuj. Ja tu się będę bronił. Ale to jest bliski dystans. Kurde, myślałem, że kogoś zabiłem tam, ale coś ciężko tu idzie.
Ale dostał. Elegancko. Prendiamo quel bastardo. Sull'obiettivo. Think I've grabbed all I can. Dobra. Jakieś listy z domu mam. Ja tutaj przeciągnę tą linkę, bo ona jednak... To ciało tu przeszkadza. Zamocować. Jak linka jest z tej strony, to jest lepiej. Dobra, zostało tam dwóch, może, czy ile tam zostało. Nie wiem nawet, gdzie oni są, gdzieś tam na dole. Dalej tutaj. Nie, tu zginęli, ta nie tutaj zginął. No i w sumie dobrze, że zginął. I tu dwóch zginęło. A, bo jeden szedł za drugim. No elegancko. Prowadzi poszukiwania. Niech sobie szukają. Ja te miny to na razie zostawię. Sobie wezmę ten granat. Tu coś ciekawego jest. Chyba nic nie ma. Szukam tego gościa jeszcze. On też tutaj dostał. Muszę zejść na dół. Chciałbym, nie chciał. Muszę zejść na dół. Tam może być snajper. A bo ten koleś jest na dole, bo w sumie to nie wiem. Zobaczę to na dole, czy tutaj kogoś nie ma. Na pewno tu są pozabijani. W kościele jesteś. Ej, ładnie to nawet wygląda w tym kościele, muszę opowiedzieć. Dobra, tam jest ten koleś. Granatów to dostał. Teraz tam pójdę do tego kościoła. Nie wiem, co ci tu jest, jeszcze oni są zabijani, czy ich nie ma tutaj. Tego jednego tam chcę załatwić. Też nie wiem, gdzie on jest, tam gdzieś chodzi sobie. Dekiel jeden. No. Poszukiwania zakończone. Pozytywnie. Tam gdzieś znaczonek mam gdzieś dwóch daleko, tam kolesi. Dobra, idziemy do tego kościółka. Nadal tu nigdzie nie widzę tego. Zawsze tu gdzieś były te orły czy coś tam. Tu gdzie orła nie ma, nie widzę tu gdzie orła żadnego. Sienioły, ale tu orłów nie ma. No, przejdę się może tu do góry. Na się wejść do tego gościa tam, tu od góry? Tak, pewnie, że się da. No
No tu jest na tym tym. Ej, gdzie mi spadł tam? Kurde, na to mi spadł. Ajajaj. A to ciche co? Idziemy jeszcze raz do tego kościoła tam. Nothing else to find. Gdzie tu się schodziło? I muszę tak latam jak debil. Teraz tam i z powrotem. Czekaj, tu w sumie mogę zejść z tej strony. Ja. No to wejdę gdzieś do tego kościoła, powinien wejść tutaj gdzieś bocznymi czy coś. A tu na przykład można bocznym wejść. Might be a sniper up there. Need to look out for traps. Są tu jakieś pułapki. I faktycznie są. Zapiszę sobie. Faktycznie są pułapki. Big jackpot. Czy patrzeć pod nogi, bo tu są mogą być pułapki gdzieś. Jedna pułapka to tam nic. Guess I grabbed everything. Dobra. No stąd tam nie widać tego. Dobra, ale chciałem iść do tego kościoła, bo tego typa tam zabiłem. A weszedł na wieżę, kurde. Może z tego kościoła tam wejdzie jeszcze raz do góry i... Gdzie się tam chodziło do tego kościoła? Czy zejść na dół? A czekajcie, jak wejdę tutaj w prawo. Jest dużo pomieszczeń, wiecie, i tutaj nie ogarniam tego troszeczkę. O, i teraz pójdziemy tutaj. Idziemy się do kościoła pomodlić. Tu spadł gdzieś. A tu jest on. Idziemy się pomodlić. Tutaj. O, wchodzimy na samą górę. Ja pierdzielę, jak to wygląda. Zobaczcie. Zarobiście to w tym kościele wygląda. Naprawdę super to wygląda. Ja i tak nie mam na ultra chyba, bo tylko na wysokim po ustawieniach, a zajebiście to wygląda. No. Tylko szkoda, że tak pusto tutaj, bo oni wszystko pobrali na zewnątrz, nie? Trochę pusto w kościele jest. Dobra, my musimy teraz, nie ma, będziemy się tutaj zniszczyć te działa. Musimy wyjść z tego kościoła, zniszczyć tamte działa. Gdzieś to jest wyjście. Chciałem tego kolesia przeszukać, okazało, że nic ciekawego nie miał przy sobie. Widzicie, wszystkie takie dobytki, to oni tutaj wszystko te Niemcy chcieli pobrać. Zresztą pobrali w czasie II wojny światowej z Polski, którzy wjeździli też i w ogóle z Europy. Pokradli, tak samo jak Ruski, raczej Ruski bardziej niszczyli te takie rzeczy w czasie II wojny światowej, a Niemcy właśnie kradli. Takie dzieła sztuki, coś takiego. Dobra, idziemy dalej, teraz stąd tutaj jak wyjdziemy. Jezu, gdzie tu idę w ogóle? Chyba trzeba zejść na dół. Więc nie pójdziemy. O, wyciszona amunicja. Pistoletu przyda się. No tu jest właśnie to, co potrzebuję zniszczyć. Nie widzę tych Niemców, tu jeszcze gdzieś chodzą. Tam gdzieś są, dobra, zapiszę sobie. Zapiszę na ten zapis. Kurde, ale stąd jest fajny widok. No, ej, tam jest jeszcze jeden Niemiec. Ja nie mogę go oznaczyć. O, teraz go oznaczyłem. Do trzech ich jest w sumie. Ja mam taki plan. Zapisz grę. Użyjemy to.
Pokaż samouczek. Ale to jak wycelować tam? Ja muszę tam wycelować w tamtą stronę. I zobaczcie teraz to. Zniszczy to. Pewnie potrójne zabicie, elegancko. Tylko jak tu zejść teraz. O kurde. Niemcy się teraz tu przyglądają i... Ja sobie zejdę teraz. I sobie biegnę naokoło, ja sobie zejdę. Jedną rzecz mamy mniej. Teraz idziemy tam, tamte dzieła poniszczyć. A idę przeszukać tamtych kolesi. Amunicja karabinowa. Nie ma co przeszukiwać tak naprawdę. Ej, a w ogóle tu jest, widzę, nie, są trzy trupy. Jest jeden. Jest kolejny. Dobra, nie ma tu nic do przeszukania. Fajny widok, zobaczcie jaki piękny widok stąd jest. Na góry. Zajebiście to wygląda, nie? Bez solurnetkę faktycznie. A tutaj jakiś, patrzcie, jak się przybliży mocno, to widać jak domki są we w tym. W ziemi, widzicie? Trochę nie wygląda to za fajnie jak domki w ziemi, a tam już jest naprawdę daleko. To widać, że tam są tekstury takie zwykle poustawiane, tak tutaj. Tam widać już nie ma niczego. Już dalej nie robili tego świata. Kurcyna w sumie nie ma po co, nie? Jak to tak ładnie wygląda z tej strony. Dobra. Idziemy sobie stąd. Kolejny mam tutaj. Wszystko mam do pełna, zobaczcie. Oprócz tego, nie? Pistolet na flary. To jest akurat fajne, muszę wam powiedzieć. Vorsichtig jetzt! Ja, halt mir lieber die Augen offen. No i dobra, to oni zaraz przyjdą sobie. A, może sobie zmienię na wyciszoną. Może ich tam trochę tego. No, chodźcie tu, chodźcie. Kurde, was tu jest sporo. Jakbym wiedział, to minę podłożył. Dobra. Zapiszemy sobie. Zapis zapisać, może zapiszemy na ten. A w sumie to nie musi być wyciszona amunicja. Listy pożegnalne. Elegancko. Czysto. Dobra, ogólnie teraz musimy iść tam. Widzę, że ich trochę tutaj jest. Trochę ich tutaj jest, widzę.
Przecież na wprost gdzieś stoi, ja go nie widzę. A tu jest. Nie no, poradzimy sobie jakoś. Bez przesady. Jakoś sobie poradzimy. Dobra, idziemy sobie tu. Czy da się uniknąć tak przejścia po tej wpadce, żeby nie zauważyli? Krzeczory najlepiej. Kurde, tu nie przejdziesz. Lipa trochę. Do nich dojść. Nie mam pojęcia, jak tam dojść do nich. Kurde. Muszę coś wykombinować. Do nich iść. Mnie widać na tym, jak na składce. Dobra. Na razie idzie ok, ale mało amunicji wyciszającej. Dobra, sobie pójdę chyba tutaj. Lipa i widzę, że tam jest ich pełno. Będzie ciężko. Tu gdzie da się jakoś tam wejść. No niech. Czy tak nie za bardzo. Widzę, że jakiś żołnierz tu sam pilnuje, czy ktoś tu jest jeszcze? Ale dostał. Dobra. Tu można wejść od tyłu. Nie wiem, czy to nie spróbujemy w kolejnym odcinku. Ale w sumie możemy spróbować teraz. Co mamy w kolejnym odcinku to próbować. Spróbujemy wejść tu do tyłu sobie troszeczkę. Na pewno ich tu jest dwóch. Kurde, i nie więcej. Ale tu jest. Które zjebałem, jakbym świnąć na granat i chuj. Co jest? Mam ścianę? Pierdalamy.
został tylko ten etap zabić żołnierzy, to muszę tutaj wszystkich w okolicy zabić, tak mi się wydaje. Gdzie oni mnie tam widzą aż tak? Nie wiem, czy trochę tego nie zrąbałem. Nie wiem, czy zapisywać to, czy nie. Na razie jestem w krzyczorach, tu mam 6 amunicji, tu mam 8. Jak leżę, tego w ogóle nie widzę. Muszę się trochę przesunąć. Kurde. Gdzie ty tam biegniesz? Ale skupienie mam maksymalne teraz. Za dużo mi tej amunicji już nie zostało wyciszonej, więc będę musiał za chwilę kombinować inaczej. Ale na razie zapiszę tu jakoś. Nie wiem, na który zapis chcę zapisać, może zapiszę na ten drugi i na ten. Muszę zaraz kombinować tutaj. Są jakieś krzaczory czy coś? Jest tutaj jakiś krzaczor. Mi się tamten nie podoba. Idealnie. Które tych Niemców to jest? Czy jest bronia, gdzie jest Niemiec? Nie ma. Kurde, ale tu jest. Muszę pierwszy tu w okolicy tych wszystkich polikwidować. Później się wziąć za resztę. Naprawdę ich tu sporo jest. No to coś jest, tam będzie amunicja pewnie jakaś. O, to jest pojazd, który przydałoby się zniszczyć też. Dobra, chyba będziemy w kolejnym odcinku to robić, bo ich tutaj sporo jest tych Niemców z tego co widzę. Za dużo tych Niemców tutaj, naprawdę. Tego można tak fajnie strzelić. I dwóch za jednym razem. Przynajmniej będziemy mieć spokój już z tym samochodem.
Dobra, będziecie coś mi kombinować, bo mam tylko 4 naboje, tu mam 5, więc naprawdę będzie ciężko. Będzie trzeba poszukać trochę amunicji. I co, chyba będziemy kończyć ten odcinek. Schowałem się tu gdzieś w krzakach. Gdzieś są tu krzaki jakieś. Tego tutaj załatwiłem już. Dobra, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, papatki, papa.